Józef Mackiewicz, Lewa Wolna. Odcinek 61. Nastała drażliwa chwila ciszy. Karol patrzył, przygnębiony w niegustowny marmurowy przybór na biurku, do którego należała szeroka podstawka z dwoma kałamarzami, takiż marmurowy przycisk z bibułą, dwa lichtarze, podstawka na pióra i ołówki. Zresztą wszystko jedno, co tam było na biurku, to nie było ważne w tej chwili. Ważne, że został zaskoczony od strony, której nie przypuszczał, że wypadnie mu bronić lub usprawiedliwiać w sposób tak nagły i obcesowy, zwłaszcza w tonie i argumentach, które wydawały mu się wymykać spod wszelkiej polemiki. Był ogłuszony słowami wuja. Nie może mu przecie opowiadać, ach... Nie do pomyślenia! Zupełnie nie do pomyślenia! Wuj Stefan szukał słów. Ty nie myśl, że mnie chodzi o jakiś banalny, tak zwany skandal w rodzinie. Po prostu o moralną ocenę uczynku, który jest przygnębiający. W Karolu poczęła zwolna wzbierać złość. Na razie jednak wypalił naiwnie. — Już dziadek Rozyna zdecydował, że powinniśmy stanowić parę. — Stary idiota! — żachnął się wuj Stefan. Ale zreflektowawszy się, że mówi o zmarłym, powszechnie szanowanym w rodzinie, poprawił się. — Świętej pamięci Rozynę trzymały się do końca życia żarty. — Chyba nie jesteś dzieckiem. — Ależ ja się z nią ożenię. — O wielka łaska! — Jakby to była uwiedziona pokojówka. Nie o to chodzi. Zresztą, po pierwsze, nie wiadomo, czy ona przeżyje, a po drugie, po trzecie, jesteście za blisko spokrewnieni, żeby brać ślub. Ty może nie wiesz, że ja jestem prawnym opiekunem Zosi? Nie wiedziałem. I nagle wybuchnął. To ładna opieka. Zostawić ją samą na pastwę losu i bolszewików w takim stanie? Wuj Stefan zabębnił palcami po biurku. To kończy się teraz na tym, że ja? Że my jesteśmy wszystkiemu winni. Według ciebie, he? Siostrzan nabiera ułańskich manier, a wujcio ma grzecznie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli mamy w tym tonie rozmawiać, jeżeli wuj uważa, że mamy przerwać rozmowę... Zresztą... Ona stanowczo odmówiła wyjazdu, dodał wuj tonem, w którym jednak przebijała nuta usprawiedliwienia. Po rozmowie z ciotką, z moją żoną. A ja chciałem tylko powiedzieć, że dziś jestem dość samodzielny, chwała Bogu. Chciałem, mówił z rozdrażnieniem Karol, no, że ostatecznie te wszystkie stare ramki dzisiaj, a właściwie nie to, tylko... Zupełnie po prostu, że będę postępował w życiu jak mi się podoba, a nie jak się podoba innym. Ku jego zdziwieniu ta arogancka konkluzja nie wywołała reakcji, jakiej się spodziewał. Natychmiastowego zerwania, czy nawet wyproszenia za drzwi. Przeciwnie. Wuj odchylił się w swym wyplatanym fotelu i przesunął, jakby w zamyśleniu, dłonią po szpakowatych włosach. — No, bardzo dobrze, bardzo pięknie. Pamiętaj jednak o jednym, że aby przeforsowywać swój punkt widzenia wśród innych i przełamywać dotychczasowe, trzeba zacząć od tego, żeby kimś w życiu być. Praktycznie, aby coś stanowić, coś reprezentować, mając lat 18 i nie stanowiąc żadnej potęgi, — a jak, powiedzmy, następstwo tronu? — powiedział drwiąco. — Nikt nigdy nie będzie respektował twego postępowania. A i mając lat 40 i nie doszedłszy do niczego, takoż nie będziesz się liczył. Ja sam, za młodu, miałem podobne poglądy i złudzenia. Przyznaję, owszem. Po czole przebiegły mu poprzeczne zmarszczki, nos się skurczył i kichnął dwa razy, błysnąwszy złotym zębem. Wstał i wyjmując chusteczkę, wytarł głośno nos. Lato, gorąco, skądś katar. Zaczął przemierzać pokój od okna do bocznych drzwi. Jeżeli minister powie coś banalnego, ocenią go
za rozumnego człowieka. Jeżeli woźny z ministerstwa powie coś o wiele rozumniejszego, no, uchodzić będzie za śmiesznego zarozumialca. Tak zawsze było i pozostanie. Jeżeli uznany przez wszystkich pisarz wygłosi jakieś słowa, uważany będzie za myśliciela. A jeżeli początkujący i nieuznany wygłosi nawet głębsze, uznany będzie za rezonera. Przy tym nie ma żadnego innego sprawdzianu, bo za uznanego, na przykład malarza, uznany może być zarówno doskonały, jak pacykarz. A poza tym jedna rzecz stworzona przez tego samego człowieka może być dobra, a inna zła. Wzruszył ramionami. Obowiązuje pewna reguła. Czasem pewien konwenans, ale zawsze autorytet w życiu. Przepraszam, a to, co wuj w tej chwili wykłada, to są myśli czy rezonerstwo? W regule, w jakiej żyjemy, to są porady. Nawet wcale praktyczne i pożyteczne. Dam ci taki przykład. Ja wierzę w Boga. Jestem szambelanem Jego świątobliwości i wiernym synem Kościoła katolickiego, co nie przeszkadza mi widzieć Jego błędy. Ale dlaczego Kościół zawsze wychodzi z nich triumfująco? Dlatego, że nigdy do tych błędów się nie przyznaje. Natomiast zawsze potrafi je w końcu postawić w służbie prawdy. Może sobie na to pozwolić. Jest bowiem największą potęgą moralnego autorytetu na globie. Tak wielką, że nie boi się ani śmiesznostek, ani nawet niekiedy występków. Jeżeli teraz od tego szczytu najwyższego, uzyskanego na świecie autorytetu, zaczniemy schodzić w dół, dojdziemy na przeciwległym biegunie do nic nieznaczącej jednostki ludzkiej. A ty, wybacz, zarówno w twoim wieku, jak w twojej pozycji nie posiadasz, i to dosłownie, żadnego autorytetu. Jako ty, jako istota ludzka i prawna. Zatrzymał się przed biurkiem i przestawił na nim jakieś przedmioty. No, naturalnie, możesz się włączyć do jakiegoś ruchu, jakiejś partii czy, powiedzmy, ideologii. No, powiedzmy, współczesnej młodzieży, która stawiać będzie sobie za zadanie, powiedzmy, obalenie dotychczasowej reguły, etc., etc. Naturalnie będziesz wtedy uznany może za coś reprezentującego. Tylko uprzedzam ciebie, że w takim zespole będziesz miał jeszcze mniej okazji postępować jak tobie się podoba, a więcej okazji postępować jak się innym podoba. Tak, mój drogi. A twoje czysto indywidualne, 18-letnie przełamywanie reguły warte jest zera. Zaś rozpoczęcie tego przełamywania od postępku takiego jak postępek z Zosią, zmuszony jestem uznać, podkreślił to słowo, za bardzo nieszczęśliwy początek życia, za niemoralny i karygodny. A jeżeli stanę się kiedyś wielkim człowiekiem, wtedy, jeżeli dożyję, zdejmę przed tobą kapelusz, ale na razie nim nie jesteś. Zaraz. Przepraszam, wuja, ale z tą zawsze obowiązującą, autorytatywną regułą, bo wychodzi tak, że gdyby na przykład bolszewicy teraz wprowadzili na miejsce dotychczasowej swoją, to wuj też zdejmie kapelusz przed ich autorytetem? Właśnie, aby nie być zmuszonym do tego, do czynienia tego, poprowadzimy z nimi wojnę. A, dlatego? A jeżeli tę wojnę wygrają? Sądzę, że wtedy w ramach tego nowego autorytetu wypadnie nam pracować nad jego ulepszeniem. Odbiegamy jednak. W tej chwili otworzyły się drzwi i weszła ciotka Elżunia. Na widok gościa, o którego wizycie naturalnie wiedziała, udała zdumienie i zaraz potem sztucznie załamała ręce. — Ach, Karolku, jakżeś mógł tak postąpić? — Mówiliśmy już o tym — rzucił tonem zniecierpliwienia wuj Stefan. Karol wstał, zaciskając usta, zestawił z brzękiem ostróg obcasy, ukłonił się obojgu z daleka i wyszedł. Poszedł do kawiarni, gdzie czekał na niego Karaś. — No, no co, dostałeś?
Józio zerwał się od stolika. W kawiarni było pusto. Gówno. Co ty mówisz? Chodź, idziemy. Poczekaj. Ja tu wypiłem herbatę i zjadłem ciastko. Zwrócił się do kelnerki. Nic się nie należy, odpowiedziała zalotnie, chowając dłonie pod fartuszek. Wyszli zgnębieni, nawet jej nie podziękowawszy. Milczenie przerwał Karaś. Psychika naszych szlacheckich starych i psychika chłopskiego kułaka niczym się nie różnią. O. Karol nie odpowiedział. Szli przeciskając się chodnikiem do przystanku tramwajowego. Niespodziewanie po drugiej stronie ulicy dojrzeli Białkina. — Białkin! — A, o! — wykrzyknął na ich widok. — A ty gdzie chodził? — Szukać dziewczynek. — Kurew znaczy? — No. — Przed obiadem? — No. — I znalazłeś? — Nie. — A wy? — A my tak sobie. — Nie chciała dać bez pieniędzy. — A ty chciałeś na miłość? — No. — To było poszukać innej. — Boję się czasu, żeby wymarszu nie było. Kroczyli we trójkę. Uprzejmie ustępowano im z drogi. Na rogu zastąpił im świeżością papieru i farby drukarskiej olbrzymi plakat. Obywatele Polacy. Zagraża nam wróg odwieczny. Przystanęli na moment. Białkin wysylabizował po polsku, poruszając wargami i mruknął. A czemu odwieczny? Czy bolszewizma powstała przed wiekami? Nie wiem, odmruknął Karaś. W nastroju rozczarowania wsiedli do tramwaju. Bronkiewicz dowiedział się od Karola o planie skrzypcowym i niefortunnej wyprawie po pieniądze, gdy stali z menażkami w kolejce do kotła kuchni polowej. Wydawano amerykańską fasolę ze słoniną. Było obficie, ale niesmacznie. — O, fermy! — zdecydował Bronkiewicz. — Co to za robota? Chodzić po wójciach i wypraszać kopiejki. A gdy zjadł, powiedział — Jak będzie jaki poobiedni przegląd, albo pytać będzie karczmarek czy kto, powiedz, że skoczyłem tylko dratwy poszukać, zeszyć na pierśnik. Wieczorem zjawił się ze skrzypcami pod pachą. No, były wprawdzie w odrapanym futrale, ale Ruchetta aż poczerwieniał z hamowanej radości i zakłopotania. — Czysta robota — mówił z uznaniem, oglądając i zabierając się do nastrajania strun. Nie wiadomo, czy uwaga odnosiła się do instrumentu, czy do zaradności Bronkiewicza. Skąd i jak on je wyfasował, pozostało tajemnicą. Tylko Karaś, aby obniżyć jego autorytet, wyraził na boku pogląd, że po prostu kupił. A skąd tam? No jak to skąd? Mało on ma pieniędzy od bobrujskich czasów? A jeszcze w rodziskach Żydów ograbił. Przyszedł Białkin. Przyszedł Jabłonowski, nawet Adamowicz. Zebrało się sporo. Ale do koncertu tego wieczoru nie doszło. Nakazane zostało bowiem ostre pogotowie. W nocy grzmot działu z przyczółka warszawskiego dochodził jakoś bardziej wyraźnie. Zgromadzili się więc tylko wokół siodła Ruchetty i każdy na swój sposób doradzał i pokazywał, jak najdogodniej i najmniej widocznie przytroczyć futerał ze skrzypcami. Długo odzywały się w ciemności głosy. — Ty jego przy tylnej kaburze i paskami. — Poczekaj, poczekaj, daj pokazać. — Da nie tak, taka twoja mać. Zabierz, Jabłonowski, ręce. — A ja wam mówię, wsadź prosto do torby i niech starczy nawet kawałeczek. Co, co szkodzi? — Dajcie, bracia, kurwa, wasza mać, spróbować. Odtrocz, Ruchetta szynel, o. Obkręcić w niego rzemieniami, mocno zacisnąć i przytroczyć do tylnego łęku. — Słuchajcie... A żeby zawinąć w płachtę kulomiotową, rzemień przyprawić i razem z karabinem przez plecy, a? Będzie jak lekki lewis wyglądał. Jaki tobie tam lewis? Ot, jak trzeba. Lepiej już tak. Daj pokazać, daj spróbować. Rozdział 64. Józef Piłsudski brał osobiście udział jesienią roku 1914 w bitwie na lewym brzegu Wisły po stronie niemiecko-austriackiej i wycofywał się później z zaczątkiem swoich legionów na Kraków. Tym bardziej więc, jeżeli interesował się później sztuką wojenną, musiał pamiętać operacyjny przebieg tamtej bitwy. Ale nawet gdyby jej nie pamiętał, nie potrzebowała być ona wzorem dla operacji w sierpniu 20,
gdyż operacja ta narzucała się sama przez się zarówno generałowi Rozwadowskiemu, jak generałowi Weygand, jak innym oficerom sztabu. Odcinek 62. To, co nastąpiło, było bowiem fatalnym dla sowieckiego dowództwa rozwarciem nożyc pomiędzy północno-zachodnim frontem Tuchaczewskiego i południowo-zachodnim Jegorowa. W chwili, gdy Tuchaczewski zbliżał się do Warszawy, Jegorow zbliżał się do Lwowa. Ale pomiędzy tymi wysuniętymi naprzód klinami frontów powstała w praktyce pustka, a była to właśnie pustka odsłaniająca lewe skrzydło frontu Tuchaczewskiego. Naczelne dowództwo sowieckie dostrzegło ten błąd 11 sierpnia i nakazało pierwszej konnej armii Budionnego bez najmniejszej zwłoki zawrócić spod Lwowa i ruszyć w kierunku na Zamość Hrubieszów. Istotnie uderzenie z tego kierunku Budionnego mogłoby przekreślić manewr polskiej grupy uderzeniowej od Dęblina na północ. W myśl starej maksymy strategicznej, że kto okrąża, może być ogrążony, ale Budionny nie pośpieszył bez zwłoki na Zamość Hrubieszów, a to za sprawą przewodniczącego rewolucyjnej Rady Wojennej Południowo-Zachodniego Frontu Józefa Dżugaszwili Stalina. Stalin pewny był rozbicia Polski i palił się do zdobycia Lwowa i przeniesienia czym prędzej rewolucji światowej w zapowiedzianym bałkańskim kierunku. Decyzja Stalina znaczyła więcej niż decyzja Jegorowa. Budionny nie usłuchał więc od razu rozkazów naczelnego dowództwa. Stoi u bram Lwowa i wdaje się w polemikę, że dopiero po upadku Lwowa należy przystąpić do wykonania nowego zadania. A tymczasem drogi czas mija. Tę korespondencję prowadzoną drogą radiową przechwytuje i odszyfrowuje pułkownik Jan Kowalewski w sztabie generalnym w Warszawie. Traktuje się ją za jedyną przyczynę opieszałości Budionnego. Sytuacja dla sztabu polskiego leży jak na dłoni. Lewe skrzydło Tuchaczewskiego stoi wciąż otworem. To wszakże, o czym sztab polski nie wiedział, a o czym zresztą nie był poinformowany i Tuchaczewski, to osobista ingerencja Lenina, zaniepokojonego nagłym zwrotem na wewnętrznym froncie kontrrewolucyjnym w Rosji. Jeszcze 2 sierpnia depeszował on tajnym szyfrem do Stalina, do którego miał zawsze szczególne zaufanie. Przed chwilą przeprowadziliśmy w biurze politycznym podział frontów, abyście się zajęli wyłącznie Wranglem. W związku z powstaniami, szczególnie na Kubaniu, a następnie również na Syberii, niebezpieczeństwo ze strony Wrangla staje się olbrzymie i w łonie KC wzmaga się dążenie do niezwłocznego zawarcia pokoju z burżuazyjną Polską. Proszę was, abyście bardzo wnikliwie rozważyli, jaka jest sytuacja z Wranglem i przedstawili waszą opinię. Lenin. W odpowiedzi, w depeszy z 4 sierpnia, Stalin, analizując sytuację wytworzoną według niego na froncie krymskim, przewiduje konieczność przerzucenia tam części kawalerii. Depesza ta rozminęła się z wysłaną tegoż dnia 2 depeszą Lenina, w której przynagla on Stalina. Na jutro, 6 wieczór, wyznaczono plenum KC. Postarajcie się przysłać do tego czasu waszą opinię o charakterze trudności u Budionnego i na froncie Wrangla, jak również o naszych perspektywach wojennych na obu tych frontach. Od waszej opinii mogą zależeć doniosłe decyzje polityczne. Lenin. A owego 11 sierpnia, w którym naczelne dowództwo nakazuje Budionnemu bez najmniejszej zwłoki ruszyć na Zamość Hrubieszów, Stalin otrzymuje nową depeszę. Zwycięstwo nasze w Polsce jest wielkie i będzie całkowite, jeżeli dobijemy Wrangla. Podejmujemy tutaj wszelkie środki po temu. Naciśnijcie również i wy, aby w wyniku obecnego uderzenia odebrać za wszelką cenę cały Krym. Od tego zależy teraz wszystko. Lenin. Tymczasem Wrangel nie tylko się trzymał, ale rozpocząwszy jeszcze 25 lipca natarcie w kierunku na Kachowkę, zmusił południowo-zachodni front sowiecki do przerzucenia znacznych sił na front krymski. Nic więc dziwnego, że akurat w tych i w następnych dniach Stalin, zaabsorbowany narastającymi wypadkami na południowym odcinku frontu i w dodatku przykuty uwagą do niego przez tajne napomnienia Lenina, wahał się i nie mógł być zwolennikiem odrywania od południa masy kawalerii
wyrzucać ją daleko od Krymu w sukurs Tuchaczewskiemu, który zresztą wydawał się zupełnym zwycięzcą na swym północnym froncie. Tymczasem lewe skrzydło Tuchaczewskiego wciąż wisi w powietrzu. Rozpoczęty 16 atak polskiej grupy uderzeniowej od Dęblina już 17 zdobywa Białą Podlaską i Siedlce. Rozpędzając uciekające oddziały bolszewickie, osiąga 18 Drohiczyn nad Bugiem. Był to dla całego frontu sowieckiego cios zagrażający zupełnym obejściem i przecięciem odwrotu. Bezprzykładny, zwycięski pochód rewolucji zaczyna raptownie zarysowywać się jako bezprzykładna klęska. Tuchaczewski rzuca się od mapy do telefonu, od telefonu do mapy i znów do telefonu i znów do mapy. A na mapie sytuacja jest taka. Na południu, pod Lwowem, nie ruszyła wprawdzie, ale istnieje wciąż masa pierwszej konnej armii Budionnego. A na północy, daleko wysunięta na zachód, czwarta armia pod dowództwem obecnego towarzysza Szuwajewa wraz z konnym korpusem Gaja. Tymczasem lewe skrzydło obrony Warszawy, to znaczy 5. Armii Polskiej Sikorskiego, uwikłanej w boje z 15. Armią Sowiecką, samo wisi w powietrzu. A praktycznie objęte jest dalekim zagonem Gaja aż po Włocławek i dalej. I oto w oczach Tuchaczewskiego zamajaczył plan uratowania jeszcze w ostatniej chwili zwycięskiego pochodu rewolucji światowej. Ściągnąć w kułak 4. Armię, odwrócić konnicę Gaja frontem z zachodu na wschód i uderzyć tym kułakiem w tyły 5. Armii Polskiej, na Płońsk, Warszawę, a jednocześnie konnicą Budionnego w tyły polskiej grupy uderzeniowej frontem na ukośne przecięcie do Warszawy. W ten sposób, aby stworzywszy olbrzymie obcęgi obejmujące z północnego zachodu i z południowego wschodu główne siły polskie, zaangażowane w bojach z 15., 3. i 16. armiami sowieckimi, zewrzeć je w śmiertelnym zacisku w samej stolicy Polski. Plan był dobry i logiczny, na papierze, ale czy pociągnie, czy zdąży nadciągnąć na czas Budionny? Czy 15., 3., a zwłaszcza rozbita już częściowo 16. armię wytrzymają przez ten czas nacisk Polski? Czy przede wszystkim 4. armia zdolna będzie do przegrupowania? Czy ściągnie na czas daleko wyrzucony ku zachodowi 3. korpus konny, by uderzyć nim na Płońsk? Oto pytania. Płońsk przyciąga wzrok na mapie. Płońsk staje się magicznym punktem, węzłowym punktem wymarzonej operacji. Płońsk na tyłach 5. armii generała Sikorskiego stanowi w tej chwili najsłabszy jego punkt. Ba! Groźny punkt dla całego systemu obrony, natarcia polskiego, gdyby miał być przebity. Rozdział 65. Rozmawiali w kasynie dowództwa frontu w Mińsku o moralności. Moralność świata, żartował, kończąc debatę, komfront Tuchaczewski. Zależy w tej chwili od dobrej kawalerii. Poprawiając pas, powstał od stołu, na którym pozostały niewypite butelki. Może już w następnej wojnie moralność świata zależeć będzie od ilości benzyny. W tej chwili od kawalerii. A było to w czas obiedni poprzedzający decydujące wypadki dnia 15 sierpnia. Miał rację. Kilku biesiadników skwapliwie mu ją przyznało. O świcie 15 sierpnia 8. Brygada Kawalerii Polskiej, prowadzona przez generała Karnickiego, wykonała niezwykle zręczny, zlecony jej rajd na tyły 4. Armii Sowieckiej. A o godzinie 11 przed południem, wywołując chaos i panikę u przeciwnika, wpadła do Ciechanowa, gdzie kwaterował sztab 4. Armii. Komandarm, towarzysz Szuwajew, słysząc chaotyczną strzelaninę rozpoczętą przez oddział sztabowy, skoczył do otwartego okna, wywracając krzesło. Ktoś krzyknął — ratować się! Kawaleria! Darł się histeryczny głos za oknem. Straszne słowo. Bo człowiek niczego się tak bardzo nie boi na wojnie, jak drugiego człowieka, który go raptem zaskakuje. Bardziej niż nadlatujących pocisków. Komandarm Szuwajew, a z nim razem jego szef sztabu, towarzysz Gorczakow,
oraz członek RF Wojen Sowietu, towarzysz Weger, rzucili się do ucieczki. Kanceliści i taboryci oddali jeszcze po kilka niecelowanych strzałów i podnieśli ręce do góry. Na stołach pozostały mapy, meldunki, rozkazy. Pozostała cała kancelaria dowództwa armii. Ale najważniejsze. W ręce polskie dostała się radiostacja armii, jedyna podstawa łączności wyeksponowanej na zachód 4. Armii, zarówno z dowództwem frontu, jak z oddalonym 3. Korpusem Konnym. Natychmiast zarządzone przeciwnatarcie wyborowej, złożonej z partyjnych komunistów 33. Dywizji Kubańskiej, wyparło wprawdzie kawaleryjską brygadę Karnickiego i odzyskało Ciechanów w nocy tegoż dnia, ale nie odzyskało radiostacji. Od tej chwili załamał się porządek dowodzenia w sztabie armii. Pierwszy rozkaz Tuchaczewskiego, by atakować Płońsk, dotarł na drugi dzień w nocy. O żadnym przegrupowaniu ani koncentracji w wielkim stylu mowy być na razie nie mogło. Ale Szuwajew zdążył jeszcze zawrócić swą 18. dywizję i rzucić 52. i 53. brygady przez wieś Górę na Płońsk. Płońsk, mała mieścina, nie posiadająca masywnych budowli, położona w nizinie nad rzeczką Płonką. Białe gęsi robią krzyk i łopocą skrzydłami na widok samochodu, w którym przybywa generał Sikorski z majorem Roztworowskim. Zdumiewające, ile tych gęsi pozostało jeszcze na tyłach 5. Armii nieporżniętych i nieukradzionych. Przybyli, wysiedli z auta, zapoznali się na miejscu z położeniem, a położenie wygląda fatalnie. Żadnych umocnień, nieliczna załoga nie wzbudza zaufania, 5. Armia nie ma rezerw ani odwodów, wszystko zaangażowane na froncie za rzeką Wkrą, tył odsłonięty. Sikorski każe zawrócić do swego miejsca postoju. Szofer biedzi się pochylony nad korbą, usiłując zapuścić motor, a gęsior wyłazi z błota, syczy i żmijowatym ruchem białej szyi chce go uszczypnąć w tyłek. Ledwo jest czas kopnąć w tył nogą. Prędzej! Ponagla Sikorski, przytupując butem błoto i, zwracając się do Roztworowskiego, musimy na prędce stworzyć grupę Płońsk, myślę, z pułkownikiem Dreszerem na czele. Na gwałt! Ale gdzie jest Drescher? Ledwo odjechali, a pod wieczór podchodzi już 52. Brygada Sowiecka i zajmuje północny skraj miasteczka. Załoga polska rzuca się w panice między opłotki. Sytuację uratował na razie major Grobicki, który w najkrytyczniejszym momencie uderzył na czele 1. Pułku Szwoleżerów z północy na południe. Uderzył z rozmachem. 18. Dywizja Sowiecka, porzucając baterię dział, 21 CKM-ów, 700 jeńców, wielu zabitych i rannych, wycofała się nad Robin. Wieś Góra zajęta zostaje ponownie przez Polaków. Ale 17 wieczorem nadchodzi ponowny rozkaz Tuchaczewskiego — odwrócić 4. Armię frontem na wschód, zająć Płock i nie tracąc ani sekundy zwalić się od zachodu na przeciwnika w rejonie Płońska. Szuwajew przekazuje rozkaz do 3. Korpusu Konnego. Tam dochodzi z opóźnieniem. Prędko, prędko baśni się baje, lecz nie prędko rzecz się staje, cedzi przez zęby towarzysz Wiłumson, zastępca Gaja. Obydwaj z Komkorem nie znoszą, lekceważą i nie wierzą w zdolności wojskowe komandarma Szuwajewa. On nigdy nie da rady. A zresztą po jaką cholerę nam brać Płock? Istotnie, w 4. Armii panuje chaos. Odkąd w Ciechanowie dowódcy doznali poważnego szoku i utracili swą jedyną radiostację, sztab armii co chwila gubi się w sytuacji i położeniu własnych oddziałów. Wydaje przeto rozkazy często niewykonalne, a czasami sprzeczne. Prócz tego niektóre części sztabu po zaskoczeniu w Ciechanowie zawróciły w ucieczce na wschód i oparły się aż w Grodnie. Sztab polowy w stanie szczątkowym znalazł się w Sierpcu na północ od Płocka. Położenie w 3. Korpusie Konnym również nie wyglądało dobrze. Żywi się on wprawdzie na koszt ludności, ale uzupełnień nie otrzymuje żadnych. 13 sierpnia dołączyło 40 niemieckich spartakusowców, wszyscy wytrawni kawalerzyści z byłego 5. Pułku Ułanów Pruskich. W następnych dniach przybyło jeszcze 150, sami ideowi komuniści. W
połączeniu z ochotnikami węgierskimi stworzono z nich samodzielny rewolucyjny pułk madziarsko-niemiecki, przydzielając go do 15. Dywizji Konnej. To jedyne uzupełnienie było wszystkim na razie, co przyniosło hasło Światowej Rewolucji. Odcinek 63. Na domiar złego 14 sierpnia 58 pułk kawaleryjski zdobył na Wiśle, przepływające koło Włocławka, dwa parostatki wypełnione po brzegi konserwami mięsnymi i mlekiem kondensowanym. Obżarli się do tego stopnia, że znaczna część oddziałów rozchorowała się w następstwie na żołądki. Po pułkach poszła szalona biegunka, ciężkie wymyślania, a nawet paniczne pogłoski, że produkty były umyślnie zatrute. Zgrupować to wszystko w przewidzianym terminie, z odcinków rozrzuconych wachlarzem, nieraz o przeszło 100 kilometrów, nie było łatwo. Niefortunnie też hamował rozkaz zdobywania po drodze Płocka. Walki na ulicach miasta pochłonęły zbytecznie drogi czas i do planowanego koncentrycznego ataku na Płońsk doszło z opóźnieniem. Według obliczeń Tuchaczewskiego i według obaw Sikorskiego mogło spaść na tyły 5. Armii Polskiej co najmniej 6 dywizji sowieckich pierwszego rzutu. Przy odpowiednim skoordynowaniu manewru od zachodu i wschodu rezultat okazać się mógł dla strony polskiej katastrofalny. 18 sierpnia ruszył od Płocka 3. Konny Korpus, a od sierpca 53-54 przy współdziałaniu 18 już raz pobitej dywizje piesze. Wszystkie drogi do Płońska wiodły poprzez wieś Górę. Z Sierpca bezpośrednio, z Drobina, z Płocka, a częściowo także spod Raciąża. Wieś Góra stała się w ten sposób punktem przejściowym i zarazem niejako kluczowym całego ataku sowieckiego, a jednocześnie stanowiła punkt szczytowy pustego trójkąta, opartego południową podstawą o Wisłę, gdzie aż do mostu pod Wyszogrodem żadna ze stron nie miała nic do roboty. Tędy więc, od tego wyszogrodzkiego mostu w tę pustkę, wprost na północ, na wieś Górę, we flankę 15. Dywizji 3. Konnego Korpusu Gaja, postanowiło dowództwo polskie rzucić pewien pułk kawaleryjski. Rozdział 66. Wystąpili z Mokotowa rankiem i poszli strojnie głównymi ulicami Warszawy. Obruk, asfalt i kostkę drewnianą na przemian klekotały kopyta 3 szwadronów liniowych i 1 karabinów maszynowych. Szli alejami ujazdowskimi, Nowym Światem, choć mieliby krócej bocznymi ulicami. Pękami kwiatów, paczkami tytoniu, piernikami, cukierkami żegnała ich ludność stolicy. Było jak na obrazku. Niebo błękitne, wczesne słońce, kolorowe sukienki kobiet na chodnikach, w kościołach wciąż czegoś dzwoniono, więc dzwoniono i tym razem. Wiwaty, machanie chusteczek, dobre życzenia, jesienne kwiaty. Władzio Jabłonowski, jadąc z prawej strony trójki, obłowił się prezentami, nie zawsze dzieląc się nimi ze środkowym i lewym. — Ty, nie bądź taki mądry, wiesz? — zakrzyknął nań Krotowski. — A co to, niedziela dziś? — wzruszył ramionami Karaś, patrząc na tłumy. — A cholera, ja tam święta wie. Zagłębili się w przesmyk Nowego Światu. Tu tłumy stały jeszcze ciaśniej. — Ej, ej! — wykrzyknął, zapiewajło i zaintonował. Szwadron podchwycił. — Te kolczyki, co mam w uchu, zarobiłam na swym brzuchu. Na swym brzuchu. Ten fartuszek z falbankami zarobiłam z ułanami, z ułanami. — Odstawić! — ryknął porucznik Kluczkowski, osadzając i tocząc koniem po bruku. W pierwszym szwadronie próbowano zaintonować słynną panichidę, parodię na nabożeństwo prawosławne śpiewaną po rosyjsku grobowym głosem. — A światoj Michaił, pazubam pouczył. — Wróć! Odstawić! Śpiewać przyzwoite piosenki! No ale przyzwoitych piosenek śpiewać nikomu się nie chciało, więc przez krakowskie przedmieście przeszli tylko z gęstym stukotem kopyt. Zawrócili w lewo, ulicami na Wolską. I zaraz skończył się już poranek. Świąteczne kwiaty, pierniki, papierosy rzucane garściami. Pociągnęły się kamienice bez uśmiechniętych balkonów. Poszedł bruk kocich łbów. Domy zwolna stawały się niższe, parkany między nimi coraz dłuższe, sklepiki coraz ciaśniejsze, chodniki pustrze, ceglane mury fabryk. Szli, jak się idzie na wojnę, instynktownie poznając znajomą, wychodzącą im naprzeciw
atmosferę obojętnych pejzaży. Blade horyzonty, zgięte pod kurzem chwasty w rowach przydrożnych, szara trawa, zawsze końcykami pochylona ku ziemi. Małe ogródki przy małych domkach, glinianki zryte kolejnami wozów, bokiem po niebie lecąca wrona i już prawie wiejskim szczekaniem psów pożegnała ich stolica. Szli, jak się idzie na wojnę, gdy za drogowskaz służą falujące zady końskie i przecięte na łuko z karabinem plecy przedniej trójki. Oto już w zapach potu końskiego i rzemieni przenika woń żniw i rżyska, miesza się z tłustym posmakiem kurzu na wargach. Baby na polu osłaniają dłonią oczy przed słońcem, chłopi wstrzymują na chwilę pracę, aby spojrzeć bez ciekawości na przechodzącą kawalerię. Lewa wolna! Lewa wolna! Lewa wolna! Przepuścili dymiącą w pyle lekką baterię. Ruchetta przytroczył skrzypce w szynel zrulowany przy tylnym łęku. Nie wygląda dobrze, ale ujdzie. Szli, jak się idzie w nudzie przepisowego pochodu, na zmianę stępa, rysią i piechotą prowadząc konie w cuglach, by odpoczęły, a jeźdźcom rozprostowały się nogi. Szli szeroką ulicą na zachód przez kraj płaski, zaabsorbowany pracą na roli. Kraska chwiała się na drutach telegraficznych i poleciała z krzykiem — ot! — i całe zdarzenie. — A dokąd my właściwie idziemy? — zagadnął Karaś. — Cofamy się? — Chyba nie, a zresztą... Szli na Ożarów, Święcice, Błonie, nocowali w Sochaczewie, przeszli most na Bzurze i raptem skręcili na północ. 23 kilometry do Wyszogrodu zrobili nieustannym prawie kłusem, od początku do końca spowici gęstym tumanem kurzu. Gdy opadł, ujrzeli drewniany most na Wiśle, a przy nim zaniepokojone twarze załogi przyczółka. — Płock, podobno zdobyty przez bolszewików, panie pułkowniku — meldował sierżant. — Bardzo wysoki, a tak chudy, że każdy mundur musiałby na nim zwisać jak na kołku. — Nie ma tu u was oficera? — spytał dowódca, złażąc z konia i idąc za swoją potrzebą w łozy nadwiślańskie. Po drodze rozpinał rozporek. — Pan porucznik poszedł do miasta — meldował posłusznie za nim idący sierżant. — To co on? Na podwieczorek kakao pija? — pytał przez ramię rozkraczony dowódca. Sierżant stał za nim. — I jakie tam kakao, panie pułkowniku? Tu u nas cykoria nie kakao odchodzi, że aż śmierdzi. U nas na północ nie ma ani łączności, ani jednego żołnierza. Tylko patrzeć, jak zaskoczy bolszewicka kawaleria. — Z patrolem poszedł pan porucznik. Ruchetta patrzył na sierżanta i nie wytrzymał. — Patrz, Brunkiewicz, ale i chudy. Tyka od chmielu bywa grubsza. Jeść jemu nie dają, czy co? — To nie zależy od jedzenia, grubość czy chudość. Weź ptaszki. O, tyle konopi jedzą, a oleju w głowie za miedzianą kopiejkę nie mają, a? — A cóż ty ptaka do człowieka porównujesz? A po drugie, a widziałeś ty kiedy w rozrąbanej głowie choćby kaple? No, choćby kropelkę, kiedy oleju? — No i dlatego i dały się rozrąbać, że jego nie miały. — He, he, he! — poszedł wstrzemięźliwy śmieszek, bo dowcipy nieprzyprawione organami płciowymi nie miały zazwyczaj dużego powodzenia. Nie zsiadając z koni pułk, przeszedł na prawy brzeg Wisły, zmienił szyk, poszedł wachlarzowo rzuconymi szwadronami, marszem ubezpieczonym w ogólnym kierunku na północ. Stąd do wsi Góra liczyło się 33 kilometry. Do bitwy weszli nie od razu. Zaczęło się kołowanie, zwiady, podjazdy. Zmęczenie, wyczerpanie koni, strzały skądsiś i gdy słońce zachodziło, a później czerwieniło wschodem, już się zapomniało, czy to noc przespana, czy godzina tylko. — Nie bieduj, nie bieduj! — mówił Ruchetta, którym udało się ściągnąć buty i teraz moczył śmierdzące stopy w kałuży. — Najlepsza rzecz na katar — nogi wsadzić w zimną wodę. A poza tym nieważne wszystko. Spać można i na mokrej łące. Ściągałem buty i od tego jestem szczęśliwy. Powiadam tobie, trzeba być uczciwym. — Ale po co? — Bo uczciwość rozprasza wszelką iluzję. Moja dewiza — nie być sentymentalnym. — To w takim razie oddawaj skrzypce — powiedział Karaś. — A to ty mnie je kupił? Tyś kupił? — Brąkiewicz wyfasował i na jego weselu będę grał. — To często będziesz musiał grać — wtrącił Brąkiewicz. — W każdym burdelu
Ja żenię się tylko z kurwami. Wszystkie jednakie, zauważył Kwiatkowski, nowy kapral w ich plutonie. Czy za pieniądze, czy nie? Ja z tymi, co za pieniądze. No, dobrze komu, kto ma? No i zagram choćby często, jaka różnica? Swoi ludzie, policzymy się, nie tak, Bronkiewicz? Tak jest, dokładnie. Rozdział 67. Jeszcze wilgotny mrok spowijał las, do wschodu słońca było trochę czasu, chłód załaził pod żebra, a drugi szwadron uformował się już na skraju, w odwodzie. Gdyby nie ciężki karabin angielski ugniatający plecy, Krotowskiemu zdawać by się mogło, że śni wciąż, czego nie dośnił przed zorzą poranną, a czego już od dawna nie pamiętał. Pierwszy szwadron poszedł do ataku. Drugi miał iść w następnej fali. Otrzeźwiły strzały karabinowe, których odgłos doszedł stamtąd, bezładne, gęste i raptem ucichłe. Kulomiot ledwo napoczął taśmę i już przerwał. Zaraz potem dalekie, przytłumione wilgocią urra, snać zaskoczyli bolszewików. Wkrótce potem drugi szwadron ruszył, nie spiesząc się, przeszedł torfowisko i rysią po tej samej drodze podążył śladem pierwszego. Droga piaszczysta prowadziła przez las iglasty. Najpierw leżał trup ułana, twarzą do ziemi, z zębami w piasku. Obok koni jeszcze drgały mu tylne nogi. Widocznie ich to trafiła ta zaczęta taśma i zaraz potem przewrócony kółkami do góry ciężki Maksim, porozrzucana miedź ładunków, splątane taśmy i trup bolszewika zgięty w pałąk z rękami przy brzuchu rozdartym lancą. Jeszcze jeden z rozrąbanym do mózgu czołem, oczy wylazłe z orbit. Jeszcze jeden w fantastycznej pozie zastygłego podskoku, dłonie rozczapierzone, z palcami u twarzy, tak umazany we krwi i pyle, że nie rozpoznać, gdzie trafiony. Konie mijały chrapiąc i bocząc się. — Zastawa ichnia była — zauważył Białkin. Nagle przed nimi koń dowódcy szwadronu uskoczył w bok. Jeździec ledwo się utrzymał w siodle, a ściągnięty munsztukiem stanął dęba. W niewiarygodnej pozie, wplątany jakoś w korzenie wykrotu, sterczał współstojąc trup człowieka o prawie całkowicie odrąbanej głowie. Trzymała się jeszcze na skórze, ale sparta twarzą na prawym ramieniu i stamtąd patrzyła upiornym, zastygłym, zielonym wzrokiem. Bokiem, jakby się lepiej chciała przyjrzeć jadącym. — Tfu, ty czort! — splunął Kluczkowski, opanowując i spinając swego konia. Może ktoś pierwszy powiedział głośno, że to potrafił nikt inny, tylko wachmistrz Pieczkiewicz. Tak, jego. W każdym razie w trójkach, gdy na płoszących się koniach mijały tego upiora z oczami na ramieniu, powtarzało się w regularnych odstępach. — Patrz, jak ściął! Pieczkiewicz! Spójrz, jak zarąbał! Pieczkiewicz! Ole! Pieczkiewicz! Karolowi przyszło na myśl to samo, co innym, ale słysząc te odmierzone uwagi, przypomniał sobie tamte, na drodze odwrotu. — Patrz, Murzyn! Spójrz, Murzyn! Ale tu nie było zaprzeczenia, że to nie Murzyn, a Indus, a Indus, a Indus, a Indus! Czy wachmistrz, gdyby stał w tej chwili przy wykrocie koło upiora, mógłby powtarzać: to nie ja, a kto inny, to nie ja, a kto inny, to nie ja, a kto inny? Na pewno nie, bo ludzie rozpoznali od razu, że to on. Murzyna od Indusa nie rozpoznali, a cięcie Pieczkiewicza rozpoznali. Rzecz więc w nieznajomości jednego przedmiotu, a znajomości drugiego. Między wiedzą i niewiedzą, ale w końcu po co ona, wiedza, ludziom po krótkim ich życiu? Na co się zda? Czy to nie wszystko jedno, czy Murzyn, czy Indus? Czy to nie wszystko jedno, kto odrąbał głowę? A co komu z tych wszystkich informacji świata, które się uważa za ważne, mniej ważne lub wcale nieważne, gdy leżeć będzie z podkurczonymi nogami i rękami zasłaniającymi zastygłą twarz? Ech, w jakie to zawiłe kontemplacje wdaje się człowiek na siodle! Za lasem szwadron rozwinął się frontem. Przed nimi, na lekkim wzniesieniu, wieś góra, przeświecająca wśród zieleni ścianami kilku białych murowanek. Stanęli, czekali na rozkazy. Konie wyrzucały łbami, dzwoniąc uzdeczką, podrzucały, sięgając tylną nogą do brzucha, opędzały się złym muchom. — Rany boskie! Adamowicz! — odezwał się kapral Kwiatkowski, nawiązując do jakiejś przerwanej rozmowy. — Słyszysz, co opowiada Piesik? Wszystkie dziwki na Rakowieckiej miały syfa. Jeszcze tobie nos odpadnie. — Nie odpadnie, nie odpadnie! — odburknął Adamowicz, który nie znał się na żartach,
zapatrzony w skręt szosy na prawo od dzierżążni, gdzie też patrzyli inni. Stamtąd odezwała się lekka polska bateria, ścieląc nad górą dymkami szrapnelowych wybuchów. Oddziały 54. Dywizji Bolszewickiej wycofywały się ze wsi na Dłużniew w kierunku Sierpca. Odcinek 64. Drugi szwadron minął górę, przeciął szosę w kierunku północno-wschodnim, oddał konie konowodom i zaległ w pieszej tyralierze, nie dochodząc do wsi Rostkowo, zajętej przez bolszewików. Zbliżało się południe. W trawie gęsto skrzeczały koniki polne. Panował senny spokój i przyjemnie było leżeć, rozsunąwszy źdźbła, przyglądać się ważnej krzątaninie przyziemnych stworów, krzyżującym się drogą jakichś czarnych żuczków, bożej krówki, mrówek różnego kalibru. Wszystko biegało za swoimi sprawami i zdawało się śpieszyć do celu. Pociśnięcie palca mogło unicestwić ten cel i sens i każdego z osobna na zawsze. Ale zabicie mrówki naciśnięciem palca wymaga od tego palca więcej wysiłku niż naciśnięcie cyngla. I też może być na zawsze. Słowo, którego sens istotny ukryty jest zarówno przed mrówką, jak człowiekiem. Umowny dźwięk na określenie czegoś, co istnieje w niepojętym wymiarze. Karol uniósł głowę, spojrzał na dalekie chaty Rostkowa, dojrzał czarne punkciki ludzi, którzy przebiegając kryli się tak samo jak on, sprawdził wizjer, przycelował się i odrywając ręce od karabinu, przewrócił na bok, odwrócił twarz ku niebu. W bezwietrznym przestworzu ledwo się wlokły obłoki. Nie strzelano z żadnej strony. Na zapleczu, w odległości kilometra, bujnym sadem wystawał z pól zamożny folwark. Tam ukryci stali konowodzi. Przewrócił się na drugi bok i zawołał niegłośno do leżącego o kilka metrów od niego na prawo. — Karaś! Ale ten zasnął z czołem na kolbie karabinu. Obłoki płynęły i płynęły po niebie. Raptem przypomniał sobie. — Boże, a gdzież jest Edzio Blas? — Zaraz, zaraz. Był pod Nową Wilejką, pod Mickunami. Czy był pod Rudziszkami, pod Oranami? Nie pamięta, zapomniał. Na Mokotowie go też nie było. Nigdy o niego nie zapytał i nikt o niego nie pytał. To śmieszne. — Co? — odezwał się Karaś, w którego zmęczonej korze mózgowej musiało się jednak kołatać zawołanie, aż go zbudziło. — Śpisz? — Nie. — Nudno. — Na wojnie zawsze nudno. — Słuchaj, Karaś, a gdzie jest Edzio Blas? — Nie wiem. Obłoki płyną i płyną. — A po co on tobie? — Po nic. — Tak. — Przypomniałem. Po linii dano rozkaz strzelania. Z lewej padł strzał. Z prawa wystrzelił już Karaś. Krotowski umacniał karabin na kępie trawy, przyłożył policzek do kolby, długo wybierał cel, przymknął oko, uważnie celował między rogi pobielonej chaty i kępę słoneczników. Tam jakby się coś ruszało. Nacisnął cyngiel jednym pociągnięciem. Kolba odrzuciła w policzek. Ech, trzeba było na dwa spusty. Nerwowym ruchem wyrzucił łuskę, zarepetował, wycelował, doprowadził palcem do pierwszego oporu, nacisnął. Strzał musiał leżeć dobrze, ale wyniku nie widać naturalnie. W tej sekundzie ujrzał dwóch. Wziął na muszkę, trach, trach. Skryli się. Wystrzelał szybko pierwszą łódkę, załadował magazyn i nie śpiesząc strzelał automatycznie w miejsca, które mu przyszły do głowy. Nikt go nie mógł kontrolować, był wolny. Mógł strzelać do kogo chciał. Jeżeli nie trafił, był panem życia. Jeżeli trafił, był panem śmierci. Bolszewicy nie odpowiadali. Może czekali na atak? Może nie chcieli zdradzić własnej siły ognia? Po upływie pół godziny przyczołgał się Bronkiewicz. — Szwadron odchodzi dla nowego zadania. Ja zostaję z naszym półplutonem sześciu ludzi. Podaj się w lewo dla większego odstępu i odkryć szybki ogień dla osłony odchodzących. Jak tylko stamtąd, o, da nasz Maksim, sprawa. A później sami wycofamy się do tego folwarku. — Nabojów mało. — No to nie strzelę jak wariat. Ile tobie? — Z parę łódek. — Masz, z moich cztery. 20 sztuk z tym, co jeszcze masz. Starczy.
Karol wziął, zapychając do patrontaszów. Teraz bolszewicy otworzyli silny ogień na cofający się szwadron. Dwóch rannych ułanów podebrano i poniesiono na rękach. Trzeci poszedł o własnych siłach. W odpowiedzi zastukał i chlusnął po Rostkowie własny CKM. Sześciu pozostałych w tyralierze strzelało, nie celując, byle prędzej. Wkrótce obustronna wymiana strzałów poczęła leniwieć. Czasem zagwizdała kula, czasem człapnęła w miękką glebę. Bronkiewicz dał sygnał wycofania się do folwarku. Odczołgali się, a później wstali i poszli. Jabłonowski, najmłodszy z nich, Szczeniak, zaczął zadawać fasonu. Demonstracyjnie szedł najwolniej, nie kryjąc się na ostatku, coraz zwalniając kroku. Tiu, piu, tiu, tiu, leciały za nim kule. Albo bez gwizdu, człop, człop, koło samych nóg w ziemię, nie dając bryzgów, bo ziemia ciężka, tłusta. Znowu tiu, fi, człop. I oto raptem zaszła rzecz niepraktykowana. Starzy ułani dali się nabrać na ten przejaw szczeniackiej brawury. Złość w nich się gotowała, zaciskali zęby, ale dlaczegoś żaden nie chciał okazać, że boi się gwizdu kul więcej niż taki Jabłonowski. Ciu, 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 tuż koło ucha. Jeden na drugiego nie patrzył. Było jakoś wstyd. Doprawdy wstyd. Ludzie po 2 lata na froncie, a niektórzy jeszcze z wielkiej wojny. Ale żaden nie przyspieszał kroku. Odetchnęli dopiero, gdy Bronkiewicz, zburaczały ze złości na twarzy, podbiegł do Jabłonowskiego i z pełnego skoku kopnął go butem w zadek. — Ja tobie nogi przyfasuję jeszcze, kurwa, twoja mać szczeniacka! — Fiu, fiu, fiu! — Biegiem! — skomenderował. Szczęśliwie dobiegli wszyscy nietrafieni do folwarku, który zakrył ich gęstwą zarośli. Milcząc, pośpieszyli przede wszystkim opatrzyć własne konie. W tym czasie 15. konna dywizja Gaja szła od Płocka i zbliżała się do wsi Góra. Rozdział 68. Zadaniem ich była obserwacja przedpola. W razie natarcia nieprzyjaciela mieli otworzyć krótki ogień alarmujący i wycofywać się do góry, odległej stąd zaledwie o 3 kilometry. Bronkiewicz wystawił 2 posterunki na 2 rogach sadu, dobrze zamaskowane gęstym żywopłotem głogu, jeżyn i dzikiego chmielu. Stamtąd miały one rozległy widok na zrzęte pola. Konie stały po przeciwległej, zwróconej ku górze stronie, u konowięzi między budynkami gospodarczymi folwarku, osiodłane jedynie z popuszczonymi popręgami i żuły owies z podwieszonych toreb. Pośrodku leżał obszerny, trawiasty majdan, przy którym tylną werandą zwróconą do sadu stał dworek o wybitych, a częściowo wyłamanych oknach. Drzwi wejściowe wisiały na jednym zawiasie i skrzypiały, gdy je potrącał ktoś wchodzący na ganek. Właścicieli nie było. Wnętrze przedstawiało chaotyczny widok, jaki pozostawia ucieczka podczas rabunku. W godzinach rannych toczyła się tu jeszcze bitwa. Przed domem leżało 3 zabitych bolszewików, skoszonych widocznie serią CKM-u. Mieli posiniałe głowy, ręce zgięte ku twarzom, jakby w ostatniej chwili usiłowali je zasłonić, bosi czy odarci z butów. Mimo lata odziani byli w watowane buszłaty, podarte, łatane z plamami zakrzepłej krwi. Z nawpół rozwalonego granatem chlewu powyłaziły pozostałe przy życiu świnie i krążąc, chrumkając po dziedzińcu, wciąż podchodziły do trupów ludzkich, objadając ich z głośnym blaskaniem nosy i uszy i wargi. Służby folwarcznej też nie było widać. Jedyna pozostała w domu ochmistrzyni, co chwila chwytała zapałkę i próbowała odpędzić świnie od trupów, ale sama jedna nie mogła dać rady, bo ledwo odegnane powracały uporczywie z powrotem. — Nie możecie to ich jakoś pochować, zakopać? — zwróciła się do Bronkiewicza. — A czy to my ich strzelaliśmy, ciotka? — Fuj, co za ludzie! Matko Przenajświętsza! Co jemu z nosa na tamtym świecie? Absolutnie nic. A na tym? Niech choć świnia się pożywi. A dla nas, ciotko, nie znalazłoby się czego? A żeby was tak świnie ogryzały, co? Smacznego. Niech choć raz świnia będzie człowiekiem. A to zawsze ma tylko człowiek świnie ogryzać. Pfe, słuchać nie można. Nie mamy czasu na kopaczkę. Dajcie nam coś do zjedzenia. Spiżarni. Mimo rabunku okazało się jeszcze
nadspodziewanie dużo rzeczy. Dała im tej samej świniny na gorąco, chleba, ogórków świeżych, a później zrobiła nawet kawę. Uprzątnęli stół, poprzyciągali niepołamane krzesła, karabin każdy powiesił za sobą na oparciu i siedzieli jak w domu. Bronkiewicz posłał zmianę na wartę, a tamtym kazał przyjść na obiad. — Widzieliście już kiedy w życiu taką okazję? Po niebie ciągnęły wciąż obłoki, ani te same, ani inne, jednostajne, figurzaste, gnane niewidocznym wiatrem. Przez rozbite okna zalatywał czasem dalekim stębnowaniem czyjś CKM, dochodziły okrzyki ochmistrzyni odganiającej świnie od trupów i uderzenia pałką po tłustym cielsku. Czasem powstawał z jakiejś przyczyny gwałtowny grzechot wróbli w dzikim winie, oplatającym werandę od strony sadu. Nie zauważyli, kiedy Lucetta poszedł do koni i wrócił ze skrzypcami. Wiadomo wszystkim, że stalować u niego nie wolno. Grał z pamięci. Berceuse, Josselin, później Chasson z Demol Partity Jana Sebastiana Bacha, jeden mazurek wieniawskiego. W drzwiach stanęła ochmistrzyni z policzkiem na dłoni, drugą podpierając zgięty łokieć ręki. Grał z Capricci Paganiniego. I tylko gdy wyciągał wysoką nutę, z podwórza wpadało głośne mlaskanie świni. Piesik, który stał u okna, odezwał się. — Żre teraz palce u nogi. — Nie przeszkadzaj — rzucił Karaś. — Ach! — westchnęła ochmistrzyni, opuściła ręce i wyszła. W sieniach wzięła pałkę. To był ten największy i najbardziej uparty knur, prawie czarny. Lucetta grał dalej, czasem uśmiechając się niby pobłażliwie do siebie samego, że ot, gra tak tylko jak potrafi. To znów uśmiech milknął, po czole przebiegała pionowa zmarszczka i odgadnąć było można, że zapominał się, tracił świadomość miejsca i audytorium i uważa graną partię za bardzo ważną w tej chwili. Kwiatkowski rozparł się, ręce na stole, głowa na rękach i zasnął. Bronkiewicz przymknął powieki i nie wiadomo, czy słuchał, czy drzemał po sutym obiedzie. Karol poprawił ścierpą nogę pod stołem, ale uważnie i powoli, żeby nie zadzwonić ostrogą. Lucetta grał z kolei. A co to? Strzał? Bliski? Drugi? Trzeci? W oknie ukazała się przerażona twarz ochmistrzyni, otwarła usta i wyciągnęła ręką, wskazując coś. Ale już zerwali się od stołu. Pierwszy dobiegł drzwi Bronkiewicz. Za nim Kwiatkowski, Piesik i Karaś, chwytając karabiny, wyskoczyli oknem. To, na co wskazywała ochmistrzyni, to był biegnący z posterunku Adamowicz. W tej chwili dojrzeli tylko jego bladą twarz wykrzywioną jakoś ukośnie strachem. — Wyskoczyli! Nagle! — bełkotał. — Do koni! — krzyknął Bronkiewicz. — Karabin! — zawołał Karol, widząc, że Wacek Lucetta biegnie przez dziedziniec ze skrzypkami w jednym, ze smyczkiem w drugim ręku, zapomniawszy karabinu na oparciu krzesła. Poślizgnął się i ledwo nie upadł na ganku, ale Wacek go nie dosłyszał. Zawrócił więc do pokoju, chwycił karabin Lucetty i gnał za innymi, ostatni z dwoma karabinami w rękach. Dopadli do konowięzi. Jabłonowski, który był na drugim posterunku, chciał coś tłumaczyć, zadyszany, Bronkiewiczowi. Ten odtrącił go. — Spokój, chłopcy. Nerwowo zdejmowano torby, kiełznano konie i ludzie i konie mieli zęby zaciśnięte. Im bardziej cofające się i unoszące pyski zaciskały zęby konie, tym bardziej kiełznając je zaciskali zęby ludzie. Lucetta przerzucił przez plecy karabin, nie miał czasu na przytraczanie skrzypiec. Zaczął je wpychać do tylnej kabury siodła. Dźwięknęły głucho struny, to pewnie złamał się podstawek. Dziwacznie stamtąd wystawał gryf, zakończony ślimakiem smyczek wpakował zapas. — Spokojnie, spokojnie! — nawoływał Bronkiewicz, usiłując przydać głosowi ton koszarowego autorytetu. — Popręgi dobrze podciągać! Popręgi! Skakali jeden za drugim przez niski płotek w przejściu między oborą a stajnią. Bronkiewicz ostatni. — Nie karierem, rysią! Pod kopytami mieli rżysko. Dopiero obejrzawszy się za siebie, dostrzegli, jak rozwiniętym frontem, ławą, jeszcze bez krzyku, szła za nimi kawaleria bolszewicka. Pobłyskiwały klingi.
Bronkiewicz ocenił w duchu odległość, wiorsta. Zrównawszy się z nimi, Adamowicz mówił — tam musiał być niewidoczny stąd jar, tamtędy podeszli. Bronkiewicz nie odpowiedział. Ostatnie 300 metrów nie wytrzymali nerwowo i przeszli w galop, wskakując na szosę u samego wylotu wsi.